Okej, witam wszystkich z powrotem, lecimy dalej. Eskortuj sojuszników przez Kaldeum. Super, a może by się tak ruszyli dupska, bo stanęliście gdzieś tam na dole schodów. Tak. Nie wiem, może to was rozruszy, nie wiem, bo widzę, że was nie zainteresowało pójście dalej. Dobra, widzę dalej, że ich to nie interesuje. Muszę iść w środku tego. Serio. Jakie to jest bzdurne. A ją to by się przydało zadźgać, a nie pomagać jej. To ona spowodowała, że ten dobry ziomek tam na początku, no niby ją, niby dobra, brał łapówki, niby lubił hazard, ale bez jaj. Żeby skazać go za to na śmierć? Jeszcze w taki potworny sposób. Niby nam pomógł w jednej walce, ale... To oni są potworami. Do czego oni tutaj doprowadzili? Nie wiem. Czujecie? Ziemia zadrżała. Może się drzwi otwarły. Jakoś tak przód sobie lepiej radzi niż ten chyba. Zasadzka! Są na dachach! Ruszaj! My się tym zajmiemy. Muszę przyznać, że z jednej strony ciekawe, z drugiej strony... Takie jakby brakowało im czegoś, szukali zrobienia takiego wypełnienia w grze. Żeby dodać jakieś tam ciekawsze misje czy coś. Tak jakby ktoś, kto grał w Overwatcha, wziął się za robienie misji do Diablo. Idź oczyść teren, pokonaj coś tam, oczyść nam drogę. Nie? Tak. Irytujące jest to, że gra zaczęła dostawać skichy tak przycinki. Co znaczy, że... O właśnie. Co znaczy, że po prostu ta lokacja jest źle zoptymalizowana, bo nie da się tego inaczej nazwać. Uznu anihilator. Okej. Ty jesteś praktycznie bossem. Ziomek. Co ty oddupiasz? Coś teraz oddupiasz. Właśnie tak się obawiałem. Brakuje mi jeszcze czegoś, co by wydłużyło działanie tego ultimate'a, albo skróciło czas ładowania, cokolwiek. Ale nie wiem, za zadanie każdego podstawowego ciosu skraca mi tam czas o jedną, o pół sekundy, nie wiem. Albo nawet nie podstawowego, tylko wiecie, cokolwiek w tym stylu, co by skracało czas tej umiejki pod czwórką. Czas ładowania, nie? Albo wydłużało czas działania. Wydłużenie czasu działania by było tak samo dobre. Pokonałem właśnie bossa na poziomie Andariel, tam u góry. A wy się pitolicie z małymi demonkami. A nie, coś nie. Co jest?
I co, jeżeli oni niby sobie by dali radę bez nas? Znowu eskortu. Wygląda jak kołowrót. Zajmę się tym. Właśnie, jeszcze jedna rzecz tak w ogóle. To jest szósty akt. To wczoraj sobie przeczytałem na necie właśnie, że Diablo 4 składa się z sześciu aktów. To jest pierwsza część Diablo. Pierdziu, jak to się zacina. Łańcuch się poluzował. Pewnie pękł. Muszę sobie sprawdzić ustawienia graficzne, bo... Ale z tego, co dobrze pamiętam, to z którąś grą, która ostatnimi czasy wychodziła, był dokładnie taki sam problem. Że jakby początek... Albo nawet to było przy premierze Diablo 3? Nie Diablo. Ale coś takiego. I początek gry był świetnie zoptymalizowany, po prostu gra działała mega, wszystko było dopracowane, pięknie zrobione, mnóstwo rzeczy, a im dalej się szło w las, tym gorzej zoptymalizowany każdy fragment. Czy mi się wydaje, czy gra jest ładniejsza? Pewnie tak. Zaraz się okaże, czy się nie będzie jeszcze bardziej przycinać. Ograniczyliśmy ilość klatek na sekundę do wyświetlaniu, bo... Jakby przy moim sprzęcie i tak dalej, do nagrywania, całkowicie zbędnym jest 150 klatek. Dla mnie to nie ma totalnie żadnego sensu, żeby miał taką ilość klatek na sekundę, gdyż Elgato mi przechwytuje tylko i wyłącznie 60, a po drugie na ustawieniach monitora Elgato i wszystkiego wyłączyłem sobie tą większą ilość opcji klatek, bo dla mnie to tam zapewnić płynność na 60-75 jest wystarczające. Drugie, YouTube i tak chyba nie traktuje filmów lepiej niż 60 klatek na sekundę, Twitch chyba tak samo. Mam wrażenie, że gra działa płynniej. Że gra działa dużo lepiej. Jak zmniejszyłem ilość klatek na sekundę. Do 60 notabene, ale... I zmieniłem ustawienia z wysokich na ultra. Chyba, że to misje towarzyszy powodują, że gra ma dziwne obciążenie. Albo miałem za ciepło w pokoju i się zaczął wyłączać. I przez to, że otworzyłem okno... Nie podoba mi się to. Powietrze tu jest gęste. Dobra. Nie jestem jeszcze gotowa. What? Gorosz. Gorasz. Uspokój się. Jakiś strasznie agresywny hopok jest. Potrzebuję czasu. Strasznie agresywny hopok się mi trafił. Podnieś 1500 sztuk złota w 30 sekund. Ja czekam, aż będziemy mieli takie klejnoty jak w Trójce, nie? I tam ten motyw, że te lawiny z złota i idziesz i po prostu z każdego stworka i sypie się tego złota. Był nawet build chyba taki, co się robiło pod złoto, że dostawało się tyle pancerza, co się złota podniosło. Kolejnym bossem. Duriel! Właśnie przeczytałem, że to jest Duriel. Nie! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Po drugie, z jakiej czapy tak po prostu sobie przyzwali Duriela? Tam wcześniej przyzwanie tej...
Przyzwanie Andariel to było nie wiadomo co i w ogóle tamtą babeczkę gdzieś tam porwał. A teraz tak z kichy po prostu. A, Duriel. On ma straszne obrażenia zawsze. Widzę, że niezależnie od tego, w której części jest przyzywany. Oj, szybciej! Bij Duriela, bij, 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 bij. Niech to tam przeskakuje po tego, tych jego sojusznikach. Niech ich też już bije. Wszystko w niego. Wszystko we wrednego robaczego ziomka. Ale to jest naprawdę jak dwójeczka, nie? Mamy Andariel, mamy Duriela. Powiem wam, że to, że sobie ostatnio właśnie ze znajomymi graliśmy w tego... dwójkę tego Resurrected, że kupiliśmy i ogrywaliśmy, i jeszcze lepsza frajda jest teraz z grania. No i ktoś, kto przysiądzie do tej gry nowy, nie ma czegoś takiego, ale z drugiej strony i tak ma frajdę, bo naprawdę boss za bossem, przeciwnicy wymagający, ta walka jest taka bardziej, niż wiecie, te postacie, mimo że gram czarodziejką, to muszę być dość ruchliwy. Tak, to był Duriel. Radrimowie powinni być w pałacu, jeśli im się udało. To był Duriel. Teleport do wrót do piekieł. Ho. Dzięki niebiosom. Żeby na ciebie zaczekali. Trzeba było zachować spokój przy Bradii. Co odwalili? Co odwalili? Trzeba było wyrzucać kamienia. Wiemy, dokąd iść. Mefisto ukrywa się w katedrze nienawiści. Za Morzem Ognia, w Królestwie Astarota. Założę się, że to dlatego Lilith uwolniła go w Skozglen. Tam ją znajdziemy. I co wtedy? Nie mamy kamienia. Przestań już, Donanie. Więc to ja muszę ją powstrzymać, prawda? Ale to jest cała akcja z dupy. Chodziliśmy, robiliśmy misje, tu pomagaliśmy, tu Donan musiał wrócić do zdrowych mysłów, tu Dorad musiał wziąć, poświęcić łeb, żeby odkryć, gdzie jest Lilith. A tak naprawdę wystarczyło iść za całą resztą. Dosyć! Zazwyczaj obaj jesteście tacy mądrzy. Zazwyczaj? No zdecydowanie nie teraz. Może i nie mamy kamienia, tak. Ale zamiast się kłócić, znajdźmy rozwiązanie. Jeśli Inarius ma kamień, to mu go zabierzmy. To nasza jedyna szansa na pokonanie Lilith. Nie, nie Lilith. Źle na to patrzycie. Kamień trzeba zachować dla jej ojca Mefista, najwyższego zła. Wiecie, do czego jest zdolny, jak potrafi manipulować. Jego nienawiść już nas zatruła. Nawet Lilith się go lęka. A ty nie. Dlaczego? Skończyłaś? Tak, chyba tak. Przemyślcie. Mogłem poczekać. Jak to epicko wygląda. To jest zajebiste. Wyczuwam twój strach. Ducha Świętego. Durnie pytasz. Niezależnie, czy zrobisz to ty, czy kamień, musimy ją powstrzymać. Podążymy za nią do serca nienawiści.
może jeszcze mocniej zatruć nasze dusze. Zwrócić nas przeciwko sobie. Pamiętajmy, dlaczego tu jesteśmy. Razem. Tom, 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 tom. No i teraz znowu przycinka. Czemu? W skład arsenału barbarzyńcy wchodzi broń dwuręczna, broń coś tam. Bo tutaj każdą postacią się troszkę inaczej. O, i ludziom o to chodziło, żeby sterowanie było z takiej odległości. Wszystko tu jest złe. Powietrze. Ziemia. To nie jest kraina dla śmiertelników. Im szybciej znajdziemy Lilith i opuścimy to miejsce, tym lepiej. Oj, czuję się jak w domu. Wait, 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 co źle kliknąłem? To, co ona robi na ziemi, mi tak zżera życie. Okej. Nie jestem jeszcze gotowa. To było coś od trucizny czy od czegoś. To mi tak zorąbiście zżerało życie. Dwoma elitami tu w jednym miejscu teraz walczyłem? W ogóle one mają 45 poziom? Czemu? Przekroczyłem mój poziom. Czyli jakby gra sugeruje, że... A nie, poziom 42. To czemu tu jest 45? What? Potrzebuje czasu, żeby to zrobić. A eksp prawie w ogóle nie leci. Nie wiem, czy widzicie na dole na pasku, ale... Nie jestem jeszcze gotowa. Tłuczemy przecież taką ilość tych przeciwników. I w ogóle eksp nie leci. Powinien po prostu jeszcze, jak ci przeciwnicy są silniejsi ode mnie, jeszcze to są elitki i tak dalej, to tu mi exp powinien tak śmigać do góry. Nie?
Yo pinkule. Hajs, hej. Dobra, olewamy to trochę, bo trzeba dotrzeć na miejsce, a widzę, że tutaj naprawdę z punkcikami, ze wszystkim jest straszna bieda, więc chyba nie ma sensu po prostu z tym wszystkim walczyć. Chociaż... Okej, okay, coś mi się udało przynajmniej utłuc. Tam, nad nikczemny nadzorca. Ogień piekielny, żeby nas nie wpuścić, czy żeby kogoś uwięzić? Zaraz się przekonamy. Odsuń się, rozproszę płomienie. Pani Subtile Kit... Demony! Czyżby magia Hora Dreamów przyzywała demony? Zamierzona, niezamierzona. Kurde. Jednocześnie z drugiej strony leci powoli ten exp, nie? W sensie widać, że ten paseczek gdzieś tam do góry cały czas leci, więc jakby się uparł i farmił sobie tą miejscówkę, to w ciągu 15-20 minut można wyexpić poziom 2. Nie no, poziom. Poziom. 15 minut to poziom. Ale zaś wyekspię poziomy, będę miał słabszą postać jako tako, nie? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Po prostu elita za elitą. Nie, dobra, w ciągu 15 minut nie ma szans. Chyba z godzinę by trzeba było ekspić w tym miejscu, żeby wbić ten poziom. Jakoś tak wydawało mi się, że... No i mnie zabił wybuch. Dobra, gdzie mnie zresp? Kawałeczek, okej, git. Czy ja mogę na bezczela totalnego się teraz wrócić i posprzedawać rzeczy? Gdzie płodzą ludzi, groza rodzi nienawiść, nienawiść rodzi zniszczenie, jak zniszczenie rodzi grozę, tak groza rodzi nienawiść, a nienawiść rodzi zniszczenie, zniszczenie. To Pradia. Oj. Coś pod nią jest. Poznaję ten blask. To kamień dusz. To nie koniec bitwy. Ojciec poluje na Lilith. W iglicy. Za tym piekielnym pustkowiem nadchodzi odkupienie. Nie dla rycerzy przywiedzionych do piekła. Ani dla ciebie. Bracie. Jesteś narzędziem w rękach kogoś, kogo nie obchodzi nasz los. I złodziejką. Miałaś kamień przez cały ten czas, kiedy pomagaliśmy wam w Kaldeum, prawda? Inarius powierzył go mnie. I... Czekaj. Czekaj. Zabrałeś go? Przeklęty heretyku! Słudzy ciemności! Wszyscy bądźcie
przeklęci! Zostawmy ją. Zatruwa ją nienawiść. Na pewno tylko ją? Pamiętaj, dlaczego tu jesteśmy i z czym walczymy. Co proponujesz? Mam pewien tonik. Powinien nieco złagodzić ból i postawić ją na nogi. Wypij to, Pradio. Posłuchaj głosu rozsądku i wróć do Kaldeum, póki jeszcze masz szansę. Tak, ale musimy się mieć na baczności. Katedra jest w rozsypce. Jesteśmy sami. Trzymajmy się razem i znajdźmy tę iglicę, o której mówiła Pradia. Eskortuj sprzymierzeńców przez krainę Bolruk. Super. Jeden taki załatwił Morię, nie? Czym to coś plugowy anihilator? Okej. Dobra, czyli jednak używamy naszego super skilla. Jednak się nie obejdzie bez tego. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Ja myślałem, że mam silną postać. Diablo szybko mnie stanował. To nie, że Diablo jako Diablo, tylko Diablo jako gra Diablo. Ale no nie zadam mu na tyle obrażeń, żeby go wykończyć bez czwórki. Dawać, 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 dawać. Nie jestem jeszcze gotowa. Miała być najpierw jeden, później dwa. Nie wiem, doskoczyć i użyć wtedy tego mrozu, ale... Nowy mrozu. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Dobra, Baleroga powinien bez problemu upłuc. Drugi Balerodżek. Dobra. Rozpaczliwy sukup elita. Ładnie powinniśmy go szybko wykończyć. Ty, mega mnie dziwi, że tak mało tego expa wpada, szczególnie, że te stwory są jako tako silniejsze, nie? 45 poziom, my mamy 42. Myślałem, że to będzie leciało. Wypalaczka dusz. Dobra, gdzie idziemy? Prowadź. Donan, prowadź. Uwaga! Coś na nas leci! Leci gdzieś z góry! Pomóż mi postawić szaniec! Hitsonan. Nie temu. Aha! Super. Oni się tam osłonią, a ja mam iść się napierdzielać. Pewnie, że zostanie zachwiana. A tu zrobię taką rzeź, że o równowadze to wy będziecie mogli sobie marzyć.
potrzebuję czasu, żeby to przygotować. A to co ja zrobię tym razem? Co jest twoje koniec? Przeciągnę twoje cierpienie. Ninsa skaza nienawiści. Nikczemnik. Nie jestem jeszcze gotowa. Dziwi mnie, że wciąż pamiętasz słowa tego zaklęcia. To ja cię go nauczyłem. Tani subtaj lekitos! Mogli poczekać, aż tak do końca zgaśnie. Za mało nam było tego zasranego ognia. Oczyszczę drogę. Tani subtaj lekitos. Usłysz moje wezwanie, Karumie! Uderz ze znowu w kilic! Nie jestem jeszcze gotowa. Powiem tak, ładnie poszło. Ponad połowę życia się udało mu zdjąć bardzo szybciutko przy tym pierwszym użyciu skilla. O, jak pięknie. Nie jestem jeszcze gotowa. Lilith wciąż ma sojuszników w piekle. Już niedługo. Znajdźmy inną drogę. Chwała Lilith, królowej Lilith. Chwyjcie się za barierę! Nica, ale ty już po prostu któryś raz się pojawiasz. Jesteś straszną nudziarą. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Dobra, muszę troszkę wytłuc tych przeciwników gdzieś tam po... naokoło. To się ich tu strasznie dużo porobiło. Jestem jeszcze gotowa. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Tak długo się za nami szlajała, tak musieliśmy ją tłuc, a na koniec dała mi dwa żółte przedmioty. Normalnie bezczelna, bezczelna. Gdzie my dotarliśmy? Przyznam, że masz talent do dowodzenia, Donuś. Zaczynam rozumieć, dlaczego byłeś taką szychą w Skozglen. Dobra, czy to był komplement? Niech ktoś to zapisze i utrwali tę chwilę. Nie jest to pierwszy raz. Już mi się to zdarzyło. Kiedyś tam. A tak, pan... Ziemia się przesuwa. Szykujcie się. Oszowo zaraźliwa. What the heck? Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Potrzebuję
czasu, żeby to przygotować. Użyłem na niego na moich najpotężniejszych skilli i mu nawet nie zeszła 1/5 życia. Od niego, chodź. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Bij, ile wlezie, ile wlezie, ile wlezie. Jest. Wow. A gdzie reszta? Naszych? Lorat i jednoręka? Co to za pierścionek? Po bliskim wrogom, szanse na szczęśliwy traf, regeneracji i zdrowie, jeśli nie odniesiono obrażeń. Twoja regeneracja mana jest zwiększona, czy jeśli twoja postać nie odniosła obrażeń w ciągu ostatnich trzech dni. Nigdy. Niech to diabli. Loracie, wszystko... Tylko łapię oddech. Przed nami iglica. Chodźmy dalej. Ładnie. Zgaszone światło. Iglica udręki. Jakiś ślad po Lilith lub Inariusie? Lilith tu była. Widzę krwawe płatki. Walczmy mężnie w imię uświęconego. Błogosławiona niech będzie światłość.
Pamiętasz je, Inariusie? Szepty potępionych. Słowa cię nie ocalą. Pokaż się. A więc żołnierz powraca. I to pełen determinacji. Nie ma śladu po rozdartej duszy, którą porzuciłam. Ty mnie oszukałaś! Powiedz, Inariusie, czego tak naprawdę chcesz? Należnego mi miejsca w niebiosach. I dlatego chcesz zniszczyć wszystko, co stworzyliśmy? Sanktuarium to wynaturzenie! A nasz syn? Zająłem się nim, by zadowolić niebo. Jak myślisz, przyjmą cię z powrotem? Nie. Nadal tobą gardzą. Wszystko kończy się wraz z tobą. Nie. Dokonaliśmy wyboru, a to dla nich niewybaczalne. Więc nieważne, kogo poświęcisz i co sobie wmówisz. Cisza jest ich wyrokiem. Przecież naprawiłem swój błąd. Czego jeszcze ode mnie chcecie? Muszę wiedzieć! Błagam! Powiedzcie mi! Niebiosa już do ciebie nie przemówię! Niebiosa! Chroncie mnie! Moim miejscem jest piekło! Stać!
i Cezaru Inariusa.